Witajcie widzowie. Przepiękne niebo. Przepitajcie dzisiaj z terenu. Kto nie chce wejść, to będzie oczywiście premierka. Zapraszam was na premierę. Wszystkie złe komentarze będą ode mnie blokowane i usuwane, bo ja nie chcę hejtu na moim kanale. Nie toleruję hejtu. A, ja mam możliwość... Aha, dobra, ja tu mam możliwość robienia fot w tym telefonie. Ale zarąbiście. Ale nie o to mi chodzi. Prognoza na kolejne dni, taka jak widać. Piękne, słoneczne dni. Uwaga, modele numeryczne zaczynają coraz częściej na przyszły tydzień, a zwłaszcza w okresie 6-8, bądź nawet do 10 sierpnia, napływ bardzo rozgrzanej masy powietrza, która mogłaby się charakteryzować niską wilgotnością. Ta masa ta może sprzyjać wzrostowi temperatur nawet do 35-37, punktowo 38 stopni Celsjusza. Raczej 40 stopni nie będzie, ale kto wie, a kto wie, może uda się zaatakować absolutny rekord temperatury wynoszący 40,5 stopnia bodajże. Pięknie. Cyknę sobie jeszcze fotkę. Piękne, rozżarzone niebo po zachodzie słońca. A jutro, moi kochani, wypatrujcie nad morzem, zwłaszcza w miejscach bez świateł sztucznych, bo istnieje ryzyko, że będziemy mieli widoczną dobrze na zdjęciach zorzę polarną. Stało się to dzięki temu, że napływałem do nas aż 3 CME wysłane ze Słońca prosto w kierunku Ziemi. A kto wie, może dzisiaj z rana poszło i 4 CME. Jeśli tak będzie i chociażby 2 CME się na siebie nałożą, no to kto wie, możliwe, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę pokaźną zorzą polarną. Obserwujcie z głową w gwiazdach oraz przede wszystkim astrobloga na Facebooku. Oni wam powiedzą, jak będzie. Ja sam śledzę astrobloga, śledzę z głową w gwiazdach. Popatrzcie, jakie piękne niebo. Specjalnie dla was tu przyszedłem, bo byłem wynieść śmieci. Ale jest zimno. Przed nami prawdopodobnie dzisiaj apogeum chłodnych nocy. Z każdym dniem ma się robić coraz cieplej. Także, no, piękne niebo i prognoza. Także, kochani widzowie, dziękuję wam, że jesteście, a hejterów też pozdrawiam. Każdy ma fanów, psychofanów czy hejterów. Istnieją youtuberzy, którzy są mocniejsi ode mnie i są dłużej na arenie youtubowej i też mają hejty. I co? Dalej robią swoje. Dalej zostaję przy swoim kontencie i nic tego nie zmieni. Nie znikam, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć.